Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka roślin. Tutaj jest biała hosta. Ona tylko teraz jest biała, później będzie zielona. To jest white feather. Drugą funkię limonkowa mini gold. I ona bardzo ładna jest, ja Wam ją polecam. Taka fajna kępka się z niej zrobi. I one tak dosyć szybko już tutaj wypuszczają. Na samym końcu filmiku opowiem Wam, co się wydarzyło z moimi pelargoniami. Także jak ktoś jest odporny, to proszę do samego końca. Tutaj jest różanecznik i on się bardzo śmiesznie nazywa Samet glut, także jest on czerwony i już praktycznie za chwilę będzie kwitnął. Tutaj jest kocimiętka, klon. Ale chciałam Wam pokazać, bo już ładnie wypuścił, lilak bez dla niektórych. I to jest Aucubaefolia lilak. I on jest bardzo ładny, ma pstre liście. I dlatego ja go wzięłam właśnie. Ja lubię właśnie takie rośliny o pstrych liściach. I bardzo mi się spodobał. Ogólnie lubię lilaki. Ale ten właśnie jest wyjątkowy. Ponieważ on będzie przez cały sezon zdobił ten ogród i lubi gleby wapienne, właściwie nic więcej tam nie potrzebuje. Prymulki już też kwitną, szafirki, wysiało się mi tutaj bardzo dużo właśnie firletki. Tutaj mam liliowce. Jeśli macie takie czosnki, że na końcówkach Wam obsychają, to się tym nie przejmujcie, bo one tak mają. Ja akurat tam mam tego gladiatora, ale to się nie przejmujcie. On zakwitnie, nic z tym nie będzie. Tutaj mam hibiskusa i hibiskus to akurat jest ketmia syryjska, hibiskus też jak kto woli. I one bardzo późno wypuszczają, czasami nawet w czerwcu. Ja pamiętam, jak byłam w poprzednim domu, to moja sąsiadka właśnie wyrzuciła w maju, a mi dopiero w czerwcu wypuścił. Koniec czerwca, bo on dopiero listki wypuścił. Normalnie zazwyczaj w maju wypuszcza, ale ten wypuścił dopiero w czerwcu i dlatego nie wyrzucam. A tutaj mam tuję, którą szmaragda, którą sarny zrobiły na tuję na pniu. I powiem Wam szczerze, że one mi tak to tutaj obgryzły tą część od pnia, że mi tutaj w ogóle nic nie wyrasta. Ona mi ją ścięła, po prostu u góry obgryzła i wszystko to od samego dołu aż do tego momentu ona to wszystko obgryzła. Dlatego ja postanowiłam, że będę ją przycinać. No i jest taka kula. Nawet to fajnie wygląda i wydaje mi się, że można tak zrobić. Jakby ktoś chciał po prostu tuję na pniu. Ja wszystkie tamte tuje kupowałam, a tutaj mi sarna zrobiła za darmo także. Teraz Wam pokażę jeszcze liliowca, bo mam tam później liliowce. Tutaj mi już też cebulki wypuściły. Ja uwielbiam cebulę na kanapkę.
tutaj mam liliowca, nie wiem jaka to jest nazwa, ale on też właśnie jest taki wariegata. On ma bardzo liście takie biało-zielone i bardzo mi się właśnie to podoba, że on nie jest taki cały zielony, tylko właśnie biało-zielone liście ma. Bardzo fajnie to wygląda. Ja ich mam 2 sztuki. Tutaj tulipanki, akurat tulipany, nie wiem dlaczego, ale tam widzę, że mam żółte. Tutaj jest rozchodnik okazały i można go teraz właśnie rozmnożyć, po prostu uciąć kawałek, włożyć od razu do słoika, oczywiście liście oberwać, tamte dolne, lub włożyć od razu do ziemi. Wiem, że się ukorzeniają. Tutaj mam róże, widzę, że stoją i nawet wypuszczają listki, więc na razie z nimi nic nie robię. Ja właśnie albo koło liliowców, wtedy one właśnie przykrywają i bardzo fajnie. Tutaj właśnie mam czosnki i właśnie tulipany żółte. Nie wiem dlaczego żółte, bo ja raczej żółtych nie kupowałam. Tutaj jest bukszpan i on też jest właśnie o pstrych liściach, ale nie mam nazwy, bo też go kupiłam przeceniony i ja właśnie bardzo dużo roślin kupiłam przecenionych, gdzie nie było w ogóle etykiet. Tutaj mam rozchodniki, od siostry dostałam. Ona uwielbia rozchodniki, jeżeli właśnie chcielibyście widzieć, bo ona na pewno będzie mnóstwo jeszcze kupować. I tutaj też mam taki różowy, to mam wszystko od niej ukorzenione i jeżeli byście chcieli, by Was to interesowało, no to ona ma bloga w rustykalnym domku i tam ma właśnie, ona ma działeczkę. Także ona sobie działa na działeczce. Tutaj mi się coś wysiało, ja nie wiem w ogóle co to jest. Myślałam, że to jest dzwonek karpacki, ale to raczej nie jest. Tu też jest rozchodnik, tak go w sumie bardzo nie widać. Taki czekoladowy, bardzo ładny. Ale z nazw to nie wiem. Musiałabym się siostry zapytać, co to za nazwy. Tutaj są te róże, które na pierwszym filmiku pokazywałam i one jednak nie zmarzły, więc. Tutaj jest narcyz, bardzo ładnie, podoba mi się, że jest ten pomarańczowy środek. I tak wygląda rabata. Ta rabata ma 2 lata. I tutaj jest przewaga róż, rozchodników, liatry. I jeszcze tutaj są przetaczniki, które Wam bardzo polecam, bo naprawdę to są niezawodne rośliny. No i oczywiście liliowce i trochę jest iglaków, ale nie za dużo. No i powojniki. Także ta rabata jest bardziej taka różana. Tu jeszcze Wam pokażę, jak moje truskaweczki. Już się nie mogę doczekać. Myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie już powinny być owoce. Teraz właśnie ich odkrywam. Mąż mi zrobił tutaj takie metalowe, żeby po prostu włóknina nie leżała na tych truskawkach, bo już widziałam, że truskawki tam dostały takich czarnych plam. Wydaje mi się, że to właśnie poparzyło ich słońce, bo włóknina była wilgotna. I także mówiłam mężowi, żeby mi zrobił to podwyższenie, żeby jednak nie dotykała tych truskawek ta włóknina. Bardzo ładnie mi kwitną, bardzo fajnie. A teraz dla tych osób, które mają silne nerwy. Tutaj mam pelargonię. To jest akurat 2-letnia pelargonia. I właśnie zastanawiałam się, co się z nimi dzieje. 2 lata temu miałam pelargonię tylko 3 przezimowane, a w zeszłym roku znowu sobie dokupiłam i później wszystkie przezimowałam. I w szoku byłam, że one tak słabo wyglądają. Więc wiedziałam, że muszę zajrzeć do korzeni i byłam w szoku, jak zobaczyłam opuchlaki. I najgorsze jest to, że nawet jeżeli byście wyciągli z dolnicy, to one są tak pochowane w środku, między tymi korzeniami, że to jest masakra. I powygryzane po prostu korzenie. I teraz pomyślcie sobie, jak takie małe larwy potrafią spustoszyć korzenie. Także kupiłam Muspilan. Kupiłam i zobaczymy, czy to będzie coś działać. Będę na pewno wieczorem
Spróbuję spryskać w niektórych miejscach. Chociaż w ogrodzie nigdy nie spotkałam larw opuchlaków. No ale tutaj w tych doniczkach zobaczyłam, mówię, ja po prostu byłam w szoku, że aż tyle ich jest. W każdej doniczce gdzieś około 15 sztuk było. A przypuszczam, że to jest na pewno nie wszystko, dlatego ja sobie wyłożyłam to folią i wysypywałam tą ziemię z tych donic i po prostu wybierałam. Wszystko to zniszczyłam. Wiadomo, mogłabym to zapakować do worka i wyrzucić do śmieci, ale ja bym tego nie chciała, żeby po prostu to się rozprzestrzeniało, bo widzę, jakie robią spustoszenie. Więc trzeba to zniszczyć. Jeżeli widzicie coś takiego w swoim ogrodzie, no to lepiej to zniszczyć od razu, niż czekać, aż zniszczą wam rośliny. Myślę, że pozbędę się tego. 2 lata temu właśnie miałam opuchlaki na rododendronie. Wydawało mi się, że kret sobie z nimi poradził, bo ja jeżeli kret chodzi po rabatach, to ja go tam nie przeganiam. Tylko z trawnika go staram się przeganiać. Wodę lejemy, żeby poszedł sobie. Na rabatach mu daruję, bo wiem, że on tam te szkodniki wybiera. Myślałam, że raczej problem się nie pojawi, bo w zeszłym roku nie widziałam, żeby były jakieś nowe liście nadgryzione. Także zobaczymy. Za dziś dziękuję i chciałam podziękować wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał i chciałam ich pozdrowić. Do usłyszenia.